król fotomontażu i manipulacji. W końcu robiłem college, byłem na tym swoim całym profilu biznesowym. Zobaczymy, co Konopski nagra. On ujawnia mroczne tajemnice. Ludzie, przestańcie robić z randomowych youtuberów grających w gry dla dzieci gangusów, którzy teraz będą pokazywać palcem i wydawać wyroki na tych, którzy ujawnili prawdę, bo to nie jest ani Hollywood, ani Zatoka Sztuki. Wiedzieć, że zanim film numer 2 na ten temat wszedł na polski YouTube, film pana Konopskiego, zdążyłem mimo całej powagi tej sytuacji kilka razy parsknąć śmiechem, bo to, co się wokół tego dzieje, to jest jakieś totalne nieporozumienie. Zanim bowiem film numer 2 przez pana Konopskiego został opublikowany, wydał on oświadczenie, w którym powiedział tak. Wiem, że sporo osób czeka. Wiem, że rząd też czeka. Więc chciałem dowieść oczekiwaniom, więc widzimy się niedługo. I tutaj się na chwilę zatrzymajmy, no bo jak ja sobie zdałem sprawę, że żyję w kraju, w którym rząd czekał, aż jakiś gość opublikuje filmik na YouTubie, żeby potem podejmować dalsze działania, to ja się, człowieku, prawie posmarkałem. Przecież to jest tak niepoważne, że tego się nie da objąć umysłem. Konopski wcale nie musiał wczoraj dodawać filmu, a i tak w kilka dni zyskał ponad 700 tysięcy subskrybentów. Marcin Dubiel, ten, który według doniesień nagrywał 14-latce głosówki, jak to by się z nią ostro zabawił, od momentu opublikowania filmu Wardęgi przybyło mu 40 tysięcy obserwatorów. Idźmy na to z jeszcze innej perspektywy, bo każda internetowa afera wiąże się też z kilkoma ciekawymi aspektami. Sprawa numer jeden to zasięgi. Świat poszedł niestety w taką stronę, że jeżeli masz dziecko, to musisz, czy chcesz, czy nie chcesz, trzymać kontrolę nad tym, jakie treści twoje dziecko przegląda w internecie. YouTube nie zrobi tego za ciebie. Konopski tego nie zrobi za ciebie. Instagram nie zrobi tego za ciebie i TikTok też tego nie zrobi. I to jest smutne, ale na tym w tym momencie robi się największe zasięgi w internecie. Na dramach, na skandalach i na ludzkim cierpieniu. Ale jest też mnóstwo ludzi, którzy są czarnymi charakterami tych afer. Dziękuję bardzo, i że tak mogłem, zyskują, bo tak działa dzisiejszy świat. Nie ma żadnego znaczenia, po której stoisz stronie w aferze, czy jesteś tym dobrym, czy tym złym. I tak jesteś w stanie wyjść na plus. I to się będzie pogłębiać, a co za tym idzie, za pół roku, za rok, za półtora będziemy mieli kolejny wysyp ludzi z ogromnymi zasięgami, którzy w żaden sposób na nie nie zasłużyli, ani nie zapracowali. To będą po prostu kolejne wątpliwe moralnie karmisze, które coś odwaliły, jakiś numer i tyle, i świat się o tym dowiedział. I tak to będzie wyglądało. Odpowiem takim delikatnym żartem. Ja zawsze mówiłem, że bruchy matki, nie? I tyle, i po prostu odsuńmy się od tego tematu. Pograjmy dzisiaj w Pokémon.